Hej, kilka dni temu nagrałem film na temat używania słowa murzyn w języku polskim. I w filmie tym wyraziłem opinię, że jeżeli jakaś osoba czarnoskóra nie życzy sobie, aby używać wobec niej tego słowa, no to pewna taka elementarna kultura osobista nakazuje zastosować się do tej prośby, no bo nazywanie, zwłaszcza nachalne kogoś jakimś słowem, którego dana osoba sobie nie życzy słyszeć, no to jest po prostu nieuprzejme, moim zdaniem. Zauważyłem też, że to słowo oczywiście jak najbardziej może być używane w negatywnym kontekście, czy może być używane w obraźliwych zwrotach, niemniej jednak samo w sobie obraźliwe ono nie jest, co potwierdza zarówno Słownik Języka Polskiego, Encyklopedia PWN i przytoczone przeze mnie opinie językoznawców i ekspertów w tym temacie. I tak się składa, że film ten okazał się być najchętniej oglądanym filmem ostatniego miesiąca. To znaczy, statystyki pokazują, że zebrał on praktycznie jednoznacznie, prawie jednoznacznie pozytywne opinie, czyli 98,5% pozytywnych ocen miał, i to w momencie, gdy większość widzów to nie byli subskrybenci, to byli osoby, które nie są stałymi widzami kanału, więc to też jest pewne informacja. Dodatkowo wywołał naprawdę taką żywą dyskusję pod tym, ponieważ jest 1200 komentarzy w niecałe 2 dni, to jest bardzo dużo. A dodatkowo jeszcze niemała część wyświetleń tego filmu pochodziła z linków spoza YouTube'a, więc też ściągnął trochę na YouTube'a dodatkowego ruchu z zewnątrz. Ale pomimo to, wczoraj około godziny 18 YouTube postanowił uśmiercić ten film i praktycznie przestał proponować go nowym widzom. Tutaj widzimy wczoraj około godziny 18, to jest zasięg, to są wyświetlenia miniatur, dokładnie rzecz mówiąc, po prostu przestał. No, mamy tutaj taką mikroskopijną górkę, ale zasadniczo przestał proponować ten film nowym osobom. I to oznacza, że po prostu więcej nikt tego filmu nie obejrzy. To znaczy, obejrzą go ludzie, którzy albo wejdą na linka umieszczonego na innej platformie, na przykład na Facebooku czy coś takiego, albo osoby, które wejdą na mój kanał i specjalnie zobaczą ten film i tam sobie go klikną. Natomiast osoby przeglądające po prostu YouTube'a po prostu go nie obejrzą. Dla porównania, tutaj tak wygląda normalny, że tak się wyrażę, wykres zasięgu dla filmu. Znaczy, to są takie górki i takie dołki. Te dołki to są, znaczy nie dołki, tylko te takie wypłaszczenia, to jest noc. Bo wiadomo, że przez noc niewielu ludzi widzi tę miniaturę. Tutaj na początku też to wypłaszczenie, to jest pierwsza noc. I kolejnego dnia, około godziny od 18, czyli cały wieczór, gdzie wieczorem jest zwykle najwięcej wyświetleń. I do dzisiejszego dnia jest po prostu praktycznie zero. I dlaczego tak się wydarzyło? To jest bardzo interesujące. A mianowicie, film został zdemonetyzowany od razu na samym początku, jak się pojawił. I to znaczy, że nie mogłem na nim zarabiać. I ja rozumiem, że algorytm oznaczył go w ten sposób. Nie jestem strasznie zaskoczony, ponieważ porusza temat, można powiedzieć, w pewien sposób kontrowersyjny dla niektórych ludzi, więc algorytm oznaczył go jako nie nadający się do zarabiania. Natomiast ja odwołałem się od tej decyzji, ponieważ w formularzu tam zaznaczyłem, że film zawiera jedynie nieszkodliwe odniesienia do grup mniejszościowych w ramach debaty publicznej. Tym jest takie pole do zaznaczenia, ponieważ YouTube zezwala jawnie, YouTube zezwala na zarabianie na filmach, które zawierają nieszkodliwe odwołania do grup mniejszościowych w ramach debaty publicznej. Natomiast po ręcznym sprawdzeniu otrzymałem opinię od weryfikatora, kogoś, kto pracuje dla YouTube'a, właśnie w tym momencie, w około tego czasu, jak tutaj widzimy, że film pozostaje zdemonetyzowany, że nie zgadzają się z moim odwołaniem, oraz uzyskałem opinię, dlaczego tak jest. Ponieważ teraz YouTube łaskawie informuje nas, dlaczego demonetyzuje filmy, kiedyś tego nawet nie było. I w opinii możemy przeczytać, że weryfikator uznał, że film jest nieodpowiedni, gdyż są to treści szerzące nienawiść. Tak? Dobrze Państwo słyszą? Film, w którym wprost nawołuje do tego, żeby jeżeli jakaś osoba sobie nie życzy, aby nazywać ją tym słowem, to żeby tego nie robić, ponieważ jest to nieuprzejme, oraz film, w którym podaje opinie z słowników, encyklopedii oraz językoznawców na ten temat, został oznaczony jako film szerzący nienawiść. I jeżeli oczywiście ten film trwa 18 minut, może komuś się wydaje, że powiedziałem tam coś jeszcze, co można by pod to podpiąć, niech zachęcam do obejrzenia tego filmu i wyrobienia sobie własnej opinii na ten temat. Natomiast jeżeli ktoś znajdzie tam coś, co chociaż stało obok nienawiści, to proszę mi to napisać w komentarzach, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Ja oczywiście napisałem od razu do supporta w tym temacie, żeby się odwołać, prawda, że co to, dlaczego tak zostało to sklasyfikowane, i być może się uda w jakiś sposób to odkręcić kiedyś, natomiast moja ostatnia prośba do supportu była rozważana w ciągu 5 miesięcy, więc raczej nie liczyłbym na szybkie rozwiązanie tej kwestii.
I to jest też bardzo dobry przykład tego, dlaczego my w ogóle mówimy o takich rzeczach. Ponieważ często, ja często słyszę jakieś takiego typu zarzuty, że po co ja w ogóle interesuje mnie ten temat? Dlaczego ludzie się tak uparli na to, jakiego języka się używa? No komuś się nie podobają słowa, to po prostu uznajmy, że są złe i tyle. I nie ma co się wykłócać. To właśnie dlatego. Właśnie po to się o to tym przejmujemy. Ponieważ w tym momencie doprowadza się do sytuacji, w której samo rozmawianie na temat danego słowa jest szerzeniem nienawiści. I ja rozumiem, że ktoś może się nie zgadzać z moją opinią na ten temat, z opinią moją, z opinią słownika i z opinią językoznawców na ten temat. Można się z tym nie zgadzać. Być może nawet się mylimy. Okej, możliwe, że się mylimy, że to słowo naprawdę jest obraźliwe, a to, co tutaj przytoczyłem, to jest błąd. Nawet jeśli tak jest, nawet jeżeli mam całkowicie błędne pojęcie na ten temat, to i tak rozmawianie na temat tego słowa nie w żaden sposób kategorycznie nie jest szerzeniem nienawiści. I zastanówcie się, osoby, które powiedzmy się być może nie zgadzają z tym tematem, zastanówcie się, czy to jest, czy nie jest to w jakiś sposób groźna sytuacja w momencie, kiedy samo rozmawianie na temat danego słowa i wyrażanie opinii na temat pewnego słowa jest szerzeniem nienawiści. I to nie jest jakaś czyjaś opinia, tylko to jest opinia przedstawiciela platformy, która de facto narzuca nam, jak wygląda całkiem spora część dyskursu publicznego obecnie. I według przedstawiciela tej platformy rozmawianie na temat pewnego słowa jest szerzeniem nienawiści. I tak to właśnie jest być youtuberem, jeżeli chciałoby się prowadzić kanał o czymś innym niż, nie wiem, śmieszne kotki, śmieszne pieski i coś, przy czym człowiek nie musi myśleć. Także, jeżeli ktoś był ciekaw, to już wie. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.